Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kontynuacji naszej gry Syberia The World Before. Wiosna 1983 roku. Choć Dana rozpoczęła już nowe życie, wkrótce odkryje, że nie tak łatwo jest zapomnieć o przeszłości. Rozmyślaj nad swoim drugim życiem. Jakieś podpowiedzi? Nie ma żadnych podpowiedzi. Spójrz. Zdjęcie z pierwszych chwil w USA. Nic tu z tym zdjęciem chyba zrobić nie możemy. Żadna interakcja jest, widzę, tutaj niedostępna. Przeczytajmy. Narodziny gwiazdy. Poznajcie Danę Georgisz, nie wiem jak to się czyta. Odwiedziliście niedawno kafe koncert. Jeśli tak, to z pewnością jesteście zakochani w wirtuazerskiej grze nowej wschodzącej gwiazdy. Nazywa się Dana i wiemy o niej tylko tyle, że przybyła do USA bezpośrednio po wojnie z rodzinnego miasta w Europie Środkowej. Jeśli dziś wieczorem zawitacie w progi Café Concert, to czeka was wspaniała niespodzianka. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli przyczynię się do tego, że jako pierwsi poznacie tę genialną pianistkę, zanim upomną się o nią najsłynniejsze sale koncertowe świata. Jest to wycinek z gazety jakiś. Nic tu więcej nie możemy zrobić, ani obrócić. No dobrze, zobaczmy, co jest tutaj. William i Dana G... Nie wiem, jak to się czyta to nazwisko. Gengrichowie. Tutaj możemy kliknąć, możemy. No i to już by chyba było tyle. Tutaj możemy jeszcze się... Gramofon. Z wyłączoną wtyczką, ale gra. Droga Dano, łączę się z tobą w bólu w tym jakże trudnym czasie. Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Rozumiem twoją nagłą potrzebę wycofania się z życia publicznego po odejściu kochanego Williama. Jednak muszę cię prosić, abyś jeszcze raz wszystko sobie przemyślała i nie podejmowała pochopnej decyzji. Znajdujesz się obecnie w szczytowym momencie kariery, ale wierzę, że możesz się wspiąć jeszcze wyżej i dopisać do swojej historii kolejny wspaniały rozdział. Jesteś tak rozchwytywana, że aż mi przykro, gdy pomyślę o rozczarowaniu, jakie poczują wszyscy wierni fani, którzy tak cię uwielbiają. Mam wielką nadzieję, że zdecydujesz się jednak przyjąć tę nową propozycję i z przyjemnością przekazuję, że zakłada ona znacznie podwyższenie twojego wynagrodzenia. To zupełnie naturalne, że artystka, która przyniosła
mojej wytwórni Sławę może liczyć na wdzięczność, która znajduje wyraz nie tylko w słowach. Zostawiam ci kopię twojego najnowszego nagrania, żebyś mogła je przesłuchać, zanim zostanie wydane. Oto dana w życiowej formie. Mam nadzieję, że gdy tego posłuchasz, przyznasz mi rację, że nie powinno się odbierać miłośnikom muzyki takiego skarbu. Podpisano agent artystyczny. Okej, zobaczmy tutaj ta wyższa szuflada, co skrywa. Daily News, ale nie możemy tu nic więcej zrobić. Nie jest tu nic aktywne. No okej. I tutaj z tej strony to już chyba by było tyle. Zobaczmy tutaj po prawej stronie, co się będzie. No właśnie. Tu możemy sprawdzić tę szufladę. To są chyba te nagrania. Kaseta magnetofonowa. No i tyle. Chyba tyle. Tutaj natomiast nic nie możemy zrobić. Ta część jest zupełnie nieaktywna. No cóż, zobaczmy, czy tu jeszcze prezenty. No to odbierzmy ten telefon. To była pielęgniarka pracująca na porodówce w sanatorium na Baden przed wojną. Byłam tam przez pewien czas. Trafiła na list napisany przez przełożonego. Było to dziwne wyznanie ordynatora, który był przy mnie, kiedy zaczęłam rodzić. Twierdziła, że dziecko, które urodziłam 5 kwietnia 1938 roku, żyło, że wykorzystali to, że zapadłam w śpiączkę, żeby przekazać moją córkę Annę dobrym przyjaciołom moich rodziców, Zimmerom. Anna żyje, Leni. Kolejne tygodnie szukając córki, gdzie się tylko dało. Nie było to trudne, choć Anna miała już inne nazwisko.
czy ten dom czegoś wam nie przypomina? Napiszcie w komentarzach. Przez chwilę stałam w miejscu i patrzyłam na kobietę, która była w centrum uwagi. Była taka pewna siebie, radosna i pełna życia. Otaczali ją życzliwi przyjaciele i dwoje staruszków, zapewne cimerowie, jej przybrani rodzice. Kiedy tak patrzyłam na córkę, stało się dla mnie jasne. Byłam intruzem w świecie Sary Walker-Zimmer. Mama! Ta kobieta nie wyglądała jak ja i nie budziła we mnie żadnych uczuć, ani miłości, ani pragnienia, żeby podbiec i wziąć ją w ramiona. Zupełnie nic. To było bez znaczenia. Zrobiłam to, co uznałam wtedy za słuszne. Wybrałam się w podróż po jej przeszłości, żeby przypadkiem nie żałować. No i mamy kolejne zadania. Rozmyślaj nad tym, jak wszystko mogło się potoczyć i odrzuć przeszłość. No dobrze, zobaczmy, co możemy tutaj zrobić w takim razie. Możemy tutaj spojrzeć, ale... No tak, więcej tu nic nie zrobimy, więc może zacznijmy stąd. No dobrze. O. Tu jest ta wersalka, na której żeśmy siedzieli. Cmentarz.
No tak. Magnetowid. Jesteś duchem, Dano. Niczym więcej. Przestań nawiedzać tych ludzi i odejdź. No... Czy tu coś jeszcze możemy zrobić? Obawiam się, że to wszystko, bo wyjść na zewnątrz nie uda nam się w żaden sposób. Bardzo chętnie chciałbym jakąś interakcję nawiązać między tymi ludźmi, ale tutaj, jak widzimy, już takiej możliwości nawet spojrzenia na zewnątrz nie ma. Nie pojawia nam się ta ikonka. Nie, myślałem, że tu może coś, ale... Ale niestety nie. No cóż. Chyba musimy stąd wyjść, bo... Więcej... No, chyba... Nic zrobić się tutaj nie da. Może tu jeszcze coś? Nie. Możemy tylko wyjść. Miałam właśnie wychodzić, kiedy usłyszałam z góry dźwięki pianina. Stanęłam jak wryta. Sześć prostych nut, czystych jak kryształ, które sprawiły, że boleśnie pękło mi serce. Wchodziłam po schodach jak automat, kierowana melodią hymnu Wagen. Melodią, którą z taką dumą grałam na głównym placu Wagen, to był pierwszy i ostatni raz. W dziecięcej sypialni siedziała dziewczynka, uczyła się gry na pianinie. Była bardzo skupiona i w ogóle się nie zdziwiła na mój widok. Pewnie pomyślała, że kolejny gość zabłądził w drodze do toalety.
rozmawiałyśmy. Pokazałam jej tylko, jak grać. Dłonie muszą sunąć po klawiszach, niczym łabędzie po wodzie. Tak mówili nam wykładowcy z Akademii Wagen. Góry Wagen, jesień 2005. Wyszłam z domu, nie oglądając się za siebie. A kilka dni później wyjechałam z Ameryki do jedynego miejsca, które cokolwiek dla mnie znaczyło. Żegnaj, droga Leni. Dana. Wiesz, chyba nigdy nie zrozumiem ludzkich emocji. Myślałem, że się ucieszysz, mając dowód na to, że Dana Rose to twoja babka. Całkiem zapomniałam o tej dziwnej staruszce, która pomogła mi zagrać w urodziny mamy. To była babcia. To co teraz zrobimy? Nie wiem, Oskarze. Naprawdę nie wiem. Chyba powinnam się cieszyć, że dotarłam do kresu. Dotrzymałam słowa danego mojej Katiuszy i odkryłam fascynującą przeszłość mojej matki, skrywaną przez lata. Ale nie uwolniło mnie to od poczucia winy, ani nie wypełniło pustki, jaką czuję od czasu jej śmierci. Może, gdybym spotkała się z Daną. Ale to niemożliwe. Ostatni ślad, który mam, to ten list. List sprzed 20 lat. A poza tym, Dana udała się do jakiegoś bliżej nieokreślonego miejsca. Jakiejś kryjówki. Żeby doczekać kresu życia, która i tak nie ma już dla niej znaczenia. Mogłaby być wszędzie. Jeżeli w ogóle jeszcze żyje, to byłoby jak szukanie igły w stogu siana. Tak więc nie wiem, Oskarze. Już naprawdę nie wiem. Piękne góry. Zobaczmy jeszcze, jakie sekwencje filmowe autorzy przygotowali. No chyba nic nowego tu nam się nie pojawi, więc kontynuujmy. Pozostało mi tylko jedno, Oskarze. To, czego wszyscy ode mnie oczekiwali, odkąd wskoczyłam do tego pociągu z Hansem. Być rozsądną i wrócić do Stanów. Wszystko się kiedyś kończy, Oskarze. Prawda? Czyli co, wyjeżdżamy?
Bilet na pociąg. Opuść wagon, okaż ważny bilet na pociąg. Zadzwoń do Oliwii. Ten bilet pozwoli mi dostać się na międzynarodowe lotnisko w Wagen, a stamtąd polecę do Nowego Jorku. A już się bałem, że do Stanów będzie jechać pociągiem. Numer mojego wagonu. Numer mojego wagonu. Ten bilet pozwoli mi dostać się na międzynarodowe lotnisko w Wagen, a stamtąd polecę do Nowego Jorku. Czyli więcej żadnych informacji tutaj z tego nie wyczytamy. No datę mamy za to, 30 listopad 2005, no dobrze. Zanim wsiądę do pociągu, powinnam zadzwonić do Oliwii. W Nowym Jorku czeka na mnie tyle kłopotów, że przyda się każda pomoc. No tak, tu możemy zejść na dół. Spójrzmy. A, tu jest telefon, chyba. Tak, to jest wagon numer 3, ten. To ten wagon, ale drzwi są zamknięte. Proszę okazać bilet. Nie okażę na razie biletu. Natomiast chciałbym skorzystać z telefonu. Ale nic, przejdźmy się tutaj po peronie może. Zobaczmy, co ciekawego możemy tutaj... O, tu coś możemy sprawdzić. Tu jest chyba drugi aparat telefoniczny, jak mi się wydaje. Albo i nie. Co to jest? Chyba muszę tu ustawić dzień. Tu powinnam ustawić miesiąc. Aha. Czyli miesiąc 11. A dzień był który tam? 5? 30 listopad, dobra. Chyba muszę tu ustawić dzień. No to ustawione. Tu powinnam ustawić miesiąc. No jest ustawione. A, tu trzeba bilet skasować, patrzcie. Ale sprzęt. Kasownik. Potrzebuję tuszu do pieczątki. Potrzebuję tuszu do pieczątki. A jak ten bilet możemy wyjąć? Bo jak odejdziemy, to w tym momencie ktoś nam buchnie bilet i co my zrobimy bez biletu? Stempel wysechł. Muszę uzupełnić atrament. No tak. A, samo się zabiera ten bilet. No dobrze. No to idziemy dalej. Może gdzieś tam coś znajdziemy, a przy okazji zobaczymy, czy gdzieś telefon... tu spójrzmy. Może gdzieś będzie telefon właśnie. W czasie wojny pociągi deportacyjne wyjeżdżały z Wagen z tej stacji. Ilu ludzi zabili ci barbarzyńcy z brązowego cienia? Czy spotkała ich kara za te zbrodnie? A no właśnie. Pożegnanie z Wagen jest trudniejsze niż myślałam. A przecież jestem tu tylko od kilku dni.
Odkąd odkryłam, jak wiele mnie łączy z tym miejscem, czuję z nim pewną więź. No tak. Dobrze, zobaczmy, czy tu dalej możemy przejść. Chyba nie. Tutaj z tym panem żadnego kontaktu ani dialogu nawiązać nie nawiążemy. Tu dalej przejść oczywiście też się nie da. Aha, to spogląda jeszcze raz na tą tablicę. W czasie wojny pociągi deportacyjne wyjeżdżały z wagon z tej stacji. Ilu ludzi zabili ci barbarzyńcy z brązowego cienia? Czy spotkała ich kara za te zbrodnie? No nic, szukamy tuszu. Może ten pan będzie miał tusz? Chyba nie. Tu się nic nie dzieje. Kurczę, no gdzieś tuż powinien, wydaje mi się, być w pobliżu tego automatu do stemplowania biletów, ale... Jeszcze raz sprawdźmy, może się da jakoś go obrócić. Gdzieś może tutaj będzie po prostu, nie wiem, z innej strony ten tusz, czy... czy cokolwiek, ale nie. Tu więcej zrobić nic nie możemy. Możemy tylko tego użyć, no ale tuszu nie ma. Chodźmy w takim razie może do innych automatów, tych stemplujących. To jest nasz wagon numer 3. Zobaczmy tutaj, co nam powie. To mój pociąg. Kiedy dojadę na lotnisko, skorzystam z biletu do Nowego Jorku od Oliwii i zakończę swoją podróż. No dobrze. Na razie szukamy tuszu. Tutaj mamy ten automat i to mnie troszeczkę tutaj intryguje, bo on jest działający. Jak widać, że kolejka przy nim jest, natomiast tutaj chyba nic nie zrobimy. O, tu coś jest jeszcze. Zobaczmy. Telefon. O, możemy zadzwonić. Potrzebuję monety, żeby zadzwonić do Oliwii. Czy mamy monetę? Mamy monetę, słuchajcie. Teraz chyba korbku trzeba zakręcić, czy odwrotnie? Nie, od razu numer. Olivia? To ja. Czego chcesz, Kate? Nie masz już dość kłótni? Miałaś rację, Olivio. Od śmierci mamy goniłam za złudzeniami, ale znalazłam babcię. Babcię? Ale Kate, ona zmarła wiele lat temu. Nie, moją prawdziwą babcię. Nieważne. To długa historia. Wyjaśnię ci wszystko, kiedy wrócę. O, czyli... Tak, wracam do Nowego Jorku. Cudownie, Kate. Powiem panu Cantinowi. Nadal cię szuka, wiesz? Policja pewnie będzie czekać na lotnisku, ale nie martw się. Dan ma znajomości. Na pewno ci pomoże. Może przekona Marson & Normand, żeby dali ci spokój. Okej, okay, dzięki. Kamień z serca. Muszę kończyć. Mój pociąg już za chwilę odjeżdża. Tak,
Tak, jasne. Spotkamy się na lotnisku. Jestem z ciebie dumna. To dobra decyzja. Olivio? Tak? Słuchaj, ja... Przepraszam cię za wszystko, co się działo od mojego wyjazdu. Po prostu... Musiałam się wyrwać. Potrzebowałam zmiany. Wolności, coś mnie wzywało. A teraz, po kilku latach podążania za tym czymś, zrozumiałam, że nie jestem osobą, za którą się miałam w Nowym Jorku. Jestem tą dziwną dziewczyną, która ciągle szuka pociągu. Podróżniczką bez celu. Tak mnie nazwała ta stara szamanka. O czym ty mówisz? Szamanka? To na razie nieważne. Teraz liczy się tylko to, że nie żałuję tego, że przez ostatnie lata byłam w końcu sobą. Jesteś pewna? Wiem, Olivio. Wiem, że zraniłam wielu ludzi w czasie tej podróży. Mamę, Dana, ciebie. Wiem o tym. I przepraszam, Olivio, że musiałaś przeze mnie cierpieć. Dziękuję, Kate. Dobrze to usłyszeć. I wiesz co? Podoba mi się ta nowa Kate. Słuchaj, muszę już kończyć, Olivio. Jeśli dam radę, zadzwonię do ciebie z lotniska. Tak, tak, lepiej już leć. I trzymaj się, Kate. Okej, ty też. Na razie. Pa, pa. Czyli co? Telefon wykonany, tak? Z tym atramentem się zastanawiam. Muszę ostemplować bilet, zanim okażę go kontrolerowi. Gdzieś na tym peronie musi być automat do stemplowania, Kate Walker. No jest automat do stemplowania, tylko że tuszu nie ma. Tu jakieś gazety, ale nie możemy nic z tym zrobić. O, tu coś jest. Ale to chyba nie jest tuż. O, patrzcie, tu jest jakiś serwis, który chyba coś tutaj naprawia. Być może, nie wiem. No, zaraz pociąg nam odjedzie. A my biletu żeśmy nie przestemplowali. Nie, to nie jest tuż chyba. To już budka nieczynna. Możemy zejść na dół tylko. A może spróbujmy użyć tego biletu? O. Nie wiem, jak to się sprawdzi. No i co? Został ostemplowany. O, masz. Czyli musimy ostemplować bilet. Tutaj jest jakiś też automat. Ktoś go obsługuje, widzę.
Czy da się pożyczyć tuszu z tego automatu? Chyba nie. No nigdzie niestety nie mamy tuszu, więc chyba tutaj musimy czymś... Coś z tym trzeba zrobić, ale... Spójrz. Tu potrzebujemy... Sprawdźmy. Czekajcie. Już chyba wiem. Tu żeśmy stuknęli i teraz... O właśnie, tego trzeba było... To trzeba było zrobić od samego początku. Czyli mamy już bilet. Bilet podstemplowany oczywiście. Mój bilet jest gotowy. No właśnie. Muszę tylko znaleźć miejsce w pociągu. Tak. Numer mojego wagonu. Ten bilet pozwoli mi dostać się na międzynarodowe lotnisko w Wagen, a stamtąd polecę do Nowego Jorku. No dobrze. To idziemy do wagonu numer 3. Tu jest czwórka. Więc 3 będzie tutaj gdzieś pewnie. Jest 3, dobrze. O. Sprawdźmy. U kontrolera. No i co? Czyli okej. Opuść wagon albo poczekaj jeszcze chwilę, może poczekajmy chwilę? Nie wiem. Szkoda opuszczać wagon. Ale cóż. No nie ma co, trzeba wejść. Jak bryka, Oskar. Pomachał nam Oskar. Ten bilet pozwoli mi dostać się na międzynarodowe lotnisko w Wagen. Numer mojego wagonu. Łapką macha. Tu nic więcej chyba zrobić nie można.
bez przerwy o tym mówili. O tym, jak zamieszkają tam po wojnie, razem z Ludwigiem i plemieniem. Wyjechałam z Ameryki do jedynego miejsca, które cokolwiek dla mnie znaczyło. Żegnaj, droga Leni. Jedynego miejsca, które coś znaczyło. Kate Walker? Czy wszystko w porządku? Wiem, gdzie ona jest i dokąd udała się Dana po wyjeździe z Ameryki. Pociąg na lotnisko za chwilę odjedzie. Prosimy... Oskar, musimy iść. Osoby nie udające się na lotnisko prosimy o opuszczenie pociągu. Sam do domu. Co z demoiselle Leni? Leni odeszła. We śnie. Za dużo smutku. Za dużo żalu. Zabrałem ją w góry z Leonem. Są teraz razem. A co z tobą, Kate Walker? Ja też wracam do domu. Tak jakby... No i w ten sposób dobrnęliśmy do końca naszej gry. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy podobała wam się ta seria, czy chcielibyście więcej gier tego typu. Być może w niedalekiej przyszłości no coś wynajdziemy w podobnych klimatach. A ja tymczasem się z wami żegnam. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Zapraszam również na streamy na żywo, które odbywają się najczęściej w piątek około godziny 20. No i cóż, dziękuję wam za dotrwanie do końca. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.